Dzień dobry, Joanna Sienkiewicz. Witam w majowym wydaniu Wiadomości Górowskich. A oto co przygotowaliśmy. Klimatyczna przystań seniora. Spotkanie autorskie z Krystyną Czerni. Podpisanie projektu Przystań dla rodziny. Obchody Dnia Matki w Centrum Barka. Przez lata była tam szkoła, budynek mieszkalny. Teraz klimatyczna przystań seniora. Mowa oczywiście o Domu Pomocy Społecznej, który powstaje w Worynach. Prace remontowe w Worynach nad powstającym całodobowym ośrodkiem wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych idą pełną parą. To kolejna ważna inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Jesteśmy Razem. Jesteśmy na budowie Domu Pomocy Społecznej w Worynach, przy którym powstaje również Park Seniora. Otwarcie planujemy na wrzesień-październik bieżącego roku. Dom będzie przeznaczony dla 20 mieszkańców Warmii i Mazur. Przede wszystkim seniorów i osób niepełnosprawnych fizycznie. Pokoje będą 2-3 osobowe, winda, podjazdy, jak również park seniora kilkudziesięcioarowy przy budynku Domu Pomocy Społecznej. Klimatyczna przystań seniora w Worynach. To klimatyczna wieś założona w 1340 roku, która leży w strefie uzdrowiskowej. W pobliżu powstaje uzdrowisko w Nowej Wsi Iławeckiej. Tutaj jest również teren Natura 2000, siedliska ptaków oraz stawy hodowlane. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Jesteśmy Razem z Górowa Iławeckiego, prowadzące Centrum Barka, ze środków unijnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Całkowity koszt zadania to ponad 3 miliony złotych. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Zapisy już trwają. Rozpoczęły się w maju bieżącego roku. Wszelkie informacje dotyczące ośrodka można uzyskać w Centrum Barka. O wyjątkowej twórczości profesora Nowosielskiego podczas spotkania autorskiego z mieszkańcami Górowa opowiedziała Krystyna Czerni. Mieszkańcy Górowa Iławeckiego 10 maja mieli okazję do spotkania i rozmowy z krakowską historyk sztuki dr Krystyną Czerni. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na takiej wspaniałej uroczystości. Jako dyrektor szkoły jestem bardzo dumna, że możemy gościć dzisiaj u nas autora książki o profesorze Jerzym Nowosielskim. I w pierwszej kolejności witam oczywiście panią doktor nauk humanistycznych, panią Krystynę Czerni. Wielkie brawa. Witam również gorąco panią Annę Szczepańską-Krasę, redaktora książki. Głównym tematem była prezentacja książki Nowosielski, sztuka sakralna, Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin. Autorka podkreśla, że Górowo zajmuje ważne miejsce w jej badaniach. Związane jest to z Górowską Cerkwią pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego o gotyckim i ciekawym wnętrzu. Nowosielski. Artysta, malarz. Dla nas Górowian jest to ważna postać, dlatego że on rozsławia nasze miasto. Ale dla nas, dla wspólnoty parafialnej Kościoła Grecko-Katolickiego w Górowie, Nowosielski jest też niejako drogą. On nam pomaga ludziom wiary podążać za Chrystusem. On przez ikony, ikonostas, freski na ścianach, gdyby opisuje Boga. Pogotowie lokalowe, wsparcie specjalistów i warsztaty to wszystko dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Agnieszka Gorzycka wraz z panią Teresą Ferdycz, skarbnik Urzędu Miasta Górowo Iławeckie, oficjalnie podpisały dokumenty odnośnie projektu Przystań dla rodziny. Dzisiaj mieliśmy przyjemność podpisania umowy na dofinansowanie projektu Przystań dla rodziny. Projekt będzie realizowany w Górowie Iławeckim dla 18 rodzin.
Założenia projektu zakładają powołanie poradni dla rodzin, która będzie miała swoją siedzibę w rewitalizowanych piwnicach ratusza. Oprócz tego powstanie również pogotowie lokalowe, które będzie dostępne dla rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji. W ramach projektu rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia specjalistów oraz uczestniczyć w terapii. Koszt realizacji projektu to około 450 tysięcy złotych. Projekt zakłada szereg działań, które są istotne dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W Centrum Barka Dzień Matki jest obchodzony jak zawsze uroczyście. Kwiaty, prezenty i mnóstwo wspaniałych życzeń. Dzień Matki jest szczególnym świętem, jednym z najważniejszych w całym roku. Szacunek i pamięć o każdej matce jest wyrazem miłości oraz podziękowania za trud włożony w wychowanie dziecka. Uczestnicy Centrum Barka przedstawili program artystyczny, podczas którego recytowali wiersze, śpiewali piosenki, czytali sentencje. Nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, odetchnięta praca, to miłość macierzyńska. Dziecko zaczyna błądzić i ginie w świecie pozbawionym miłości i ciepła. Tylko babcia zobaczyła, cała się za nim. Tylko babcia zobaczyła, cała się za nim. Tylko matka umie kochać szczerze. Wzruszone, ale uśmiechnięte twarze mam były wielkim podziękowaniem dla wszystkich uczestników za ich starania. Na zakończenie z wyrazami szacunku uczestnicy podziękowali mamom własnoręcznie wykonanymi ozdobami, które będą przypominały im ten szczególny dzień. Dziękuję bardzo za uwagę. To wszystko, co przygotowaliśmy. Do zobaczenia.